Hej, witam wszystkich. Dziękuję za suby, komentarze, łapki. Zaczynamy od następnego addonu. Będzie to... Już pokazuję. Jest to Assassin Addon Quest. Ja wam pokażę tylko, jak zdobyć addony, bo Assassin Outfit to dobrze wiecie, że trzeba zrobić questy. One są tak banalne i tak proste. Ja je mam zrobione. Ja po prostu tylko pokażę, jak już będziecie je mieli zrobione, jak zdobyć poszczególne stroje, tak, które są potrzebne. Czyli addony. Dobra, lokalizacja, czyli Port Hope, Laguna i Goroma. Trzy lokalizacje, trudność 6. Oczywiście premium jest potrzebny. Więc co? Zaczynamy od wymagań. Wiecie co? Macie to tutaj wszystko. Jeżeli czegoś byście nie wiedzieli, bo moim zdaniem jest to bez sensu, żebym ja to jeszcze na koniec wypisywał, żebyście przeskakiwali, jak możecie mieć odpalony filmik i wszystko mieć tutaj, lub po prostu odpaloną stronę, prawda? Więc tu są wszystkie wymagania, maczeta, Lizard, Bannerlord Eyes, Red Dragon Scale, Fish Finds, Vampire Dust, Demon Dust, Flask of Warriors Sweet, piwo, wino lub miód. No to więc sposób zdobycia, udajemy się do tego, do Wesom, dobra. Port Hope. No to lecimy do Port Hope. Już akurat tam jesteśmy. Lecimy do niego. Udajemy się do... Który znajduje się w Port Hope. Potrzebna jest maczeta, ale przy niewielkim szczęściu uda nam się porozmawiać z zewnątrz. Uwaga! Musimy być pijani, żeby chciał z nami rozmawiać. Dobra, ja tam tylko pobiegnę. Pokażę wam mniej więcej, o co chodzi. Co trzeba do niego napisać. I żeby wam to po prostu ułatwić. Więc zaczynamy. Następny outfit. Jak tam woli ktoś. Wiadomo, o co chodzi. Dobra, biegniemy. On jest tutaj. Daleko nie ma. Aha, faktycznie, tu by trzeba było powycinać to, żeby się dostać. Ja jestem ciekaw, czy tutaj mamy... O, mamy. Czy nawet lepiej. Czyli z scyzorykiem, tym co mam tutaj, idzie. Dobra. Już odpalam. I piszemy do niego tak. Hi, sober, potion, yes, bye. Wracamy do niego, kiedy uzbieramy wszystkie potrzebne rzeczy. I piszemy tak. Hi, 30 Bannerlord Eyes, yes. 10 Red Dragon Scale, yes. 30 Lizard Scales, yes. 20 Fish Fin, yes. 20 Vampire Dust, yes. 10 Demon Dustów, yes. Warriors Sweet, yes. Secret i bye. Pierwszy addon. Wymagania. Tak jak macie tutaj. 50 blue tych pis.
50 green, 50 red, 50 brown, 50 yellow, 50 white. I 10 te z pule of yarns. To są spider silki, 100. Aby zamienić, należy oddać 50 honey. Tak, honey comb. Ona znajduje się na Merianie. Można to zrobić, ale chyba też można kupić. I tu trzeba mieć właśnie rozpoczęty Eleonore Quest. On jest bardzo prosty, krótki. I on pozwoli nam iść do kapitana, żeby się dostać no właśnie na Merianę. Tu Laguna Island. Jeżeli go całego zrobimy, to będziemy mogli żółwiami płynąć i tam też będziemy musieli się dostać. Wziąć ze sobą Stelvringa lub mieć czar Invisible. Sposób zdobycia. Udajemy się na wyspę Laguna, kierujemy się do... Jak on ma? Ariano, który mieszka w małej chatce. Tak, widzicie. No to nic, ja się już do niego udaję. Jemu już podziękujemy, przynajmniej na razie. Z powrotem statek. Możemy przyspieszyć. Właśnie, bo wykorzystam jak zawsze sytuację. Dziękuję, że dołączyliście do Discorda. Jest was już dość dużo. Czym więcej osób, tym lepiej, wiadomo, bo nie będę musiał to robić przez filmiki, tak jak widzicie. Można pisać tam, jak najbardziej, już jestem aktywny na Discordzie. Także... Dobra, bo się teraz... Żeby nie było. Dobra. Już piszemy. Do Liberty Bay jest. Także na Discordzie można śmiało pisać. Mogę wam przekazywać, wy możecie zadawać pytania. Bo ciężko mi jest jednak, jak nie oglądacie filmu od początku. Ostatnio powiedziałem, że na końcu filmu też dużo mówię. I warto oglądać cały film. To no nie każdemu się chce, nie? I po prostu ogląda tylko to, co chce widzieć. Dobra, tu wpisujemy do niego pek, lek. Jest. I już biegniemy. Ten questik, Eleonore Quest, jest bardzo łatwy. Króciutki, jeżeli wiecie, co jest co. A tu wam pokazuję, jak dostać się do... Zerknę tylko, czy dobrze. Biegnijmy. Tak, dobrze. Dobra. I tu gdzieś już zerkam. Czyli tu. Bardzo fajny outfit. I garderoba znowu. Ech, mogłem szybciej zamknąć te drzwi. No. Będę musiał je pozabijać, czy jak? Dobra.
Gdzie jesteś, bo się chyba pomyliłem. No, jest w domku. Aha, musimy mieć ubrany ten stealth ring, bo się z nim nie będziemy widzieć. O właśnie. Widzicie? Już to uruchamiam. O właśnie. Uwaga, aby wejść do domku, musimy być niewidzialni. Niezbędny okaże się stealth ring lub invisible. Także już to mamy. Jesteśmy u niego. Więc piszemy. Hi, Addon. Yes, yes. Po zdobyciu przedmiotów wracamy z powrotem do niego i piszemy hi. 55 o blue cloud, 55 tych, wszystkie te, które są tutaj wymienione, będą tu, piszecie to wszystko, kończycie yes i przechodzimy do drugiego addonu. Tu są wymagania. Behemoth Club, Noise Ring i wykonany pierwszy addon, czyli ten, który już będziecie mieli przed chwilą wykonany, który wykonaliśmy. Wykonany Voodoo Master Quest, by mieć dostęp za magiczną barierę na Goromie. Też bardzo prosty quest. Sposób zdobycia. By móc zdobyć drugi dodatek, musimy mieć wykonany pierwszy. No to mamy już to za sobą. I musimy iść do niego, który znajduje się na Goromie. Uwaga, aby móc porozmawiać, trzeba być podpalonym. Tam będzie ogień, ja to zaraz pokażę. Tam będzie ogień. Już lecimy na Goromę. Zaraz zobaczymy, gdzie to dokładnie jest. Już lecimy na Goromę. O, ja to zostawię póki co, bo mnie nie widzą. Płyniemy. No. Dobrze. To nie w tą stronę. Teraz chciałem lecieć na kraby. No, jak już będziecie mieli tutaj dostęp, to śmiało możecie tu przylecieć na profit. Filmik z profitem macie u mnie na kanale. Meriana Profit. Blot kraby, bardzo fajne miejsce, pokazuje jak biegać, też tam zarabiałem, OF i to właśnie miejsce. Dobra, stąd się trzeba wydostać, czyli piszemy do niego, hi, Liberty Bay, yes. Dobra, Adam, ale biegniemy, a nie tip-topami. Biegnij. Kurde, powiem wam szczerze, że z tym internetem jest teraz rewelacja. Sobie filmiki trzepię, kiedy chcę. A zrobię je wszystkie, to co jest potrzebne, to co wam będzie potrzebne, to aż z przyjemnością to robię, wierzcie mi. Nie zapomnijcie o tym Discordzie, jeżeli klucz i ten nie byłby dostępny, to napiszcie do mnie, ja będę go dziennie odnawiał.
Dobra. Piszemy. Hi. Goroma. Jest. Tu zrobicie ten questik, też jest banalny. Chyba te deski można kupić nawet. Albo z nich tutaj pozabijać je. Dobra, i będziecie mogli przejść przez to. Ja. Więc, aha, ogień. A on jest tu. Tak, jestem podpalony. Jestem podpalony. Słuchajcie, bo chyba wszedłem. Pamiętajcie o tym ogniu tam na dole, bo to jest... To nie jest tak... Czy ja dobrze idę? Tak, dobrze idę. Jest i on. Już uruchamiam. Jest on, tak, tak. Rozmawiamy z nim. Hi, Adon. Jest, jest. Po zdobyciu wymaganych przedmiotów wracamy do niego oczywiście. Hi, noise, nosering. I wygląd całego stroju jest gotowy. Jest on na wstępie, ja go też pokażę, proszę bardzo, gdzie jesteś, widzę, że mam tu jeszcze niewykonany, ale zrobię. Też. Gdzie jesteś, kochaniutki? O! Mamy go. Proszę bardzo. To jest nasz outfit. Bardzo fajny. Też jakiegoś czasu mi się bardzo podobał, więc... Jeszcze raz powiem, nie zapomnijcie tam się podpalić. Tam jest tylko ten jeden ogień, w którym można... Questiki macie bardzo proste. I jak widzicie, Abdon też bardzo prosty, więc dziękuję wam serdecznie za to, że to oglądaliście. Zachęcam do outfitów tych, które wam pokazuję. Wybierzcie sobie jaki wam odpowiada. Wiadomo, że po jakimś czasie wam się znudzi, ale mnie akurat nie znudzi się ten, co mam, czyli Barbarian. Ja do niego wracam. I na koniec, jeśli się podobało, zostawcie suba, łapkę w górę, oczywiście komentarz, szacunek, pozdrawiam, do następnego, hej!